W moim życiu muszę więcej, więcej ufać Bogu. Amen. Kochani, przypowieści Salomona. Wszyscy znamy ten werset. A rozdział 3, werset 5 mówi: zaufaj Panu z całego serca swego i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Zaufaj Panu z całego serca swego. Wiecie, powiem wam, ja nie ufam Kowalskiemu. Dlaczego nie ufam Kowalskiemu, jak myślicie? Proszę? Mam powody? Mariusz, dlaczego ja nie ufam Kowalskiemu? Ja ufam mojej żonie, ona jest też człowiekiem. Ucia, dlaczego ja nie ufam Kowalskiemu? Bo nie znam Kowalskiego. Nie znam Kowalskiego, dlatego jemu nie ufam. Proszę? Ale, aha, Kowalski to jest nieznany. Ja nie znam żadnego Kowalskiego, więc mu nie ufam. Kochani, kiedy Biblia mówi o zaufaniu Panu, ja wierzę, że ona mówi przede wszystkim o relacji. Nie możesz zaufać komuś, kogo nie znasz. Ufasz komuś, kogo poznałeś. Amen. Kiedy mówimy o zaufaniu Bogu, zawsze odnosi się do bliskiej relacji z Bogiem. Zaufanie rozpoczyna się od relacji z Bogiem. Że ja Go dzięki łasce Jego mogłem poznać i że Go znam. I poznałem Go, jaki jest. Dlatego ja Mu ufam. Dlatego ja Mu ufam. I ufam Mu z całego mojego serca. I pragnę, by moje zaufanie do Niego było coraz większe i większe i większe, by nie miało granic. Amen. Kochani, kiedy mówimy o zaufaniu Bogu, ja wierzę, że to jest szerszy temat. Kochani, przypowieści Salomona tak naprawdę to jest niesamowita księga, niesamowita. To jest instrukcja do życia. To jest instrukcja, jak mamy żyć. Jak ktoś nie wie, jak żyć, tu jest instrukcja. I naprawdę jest cudowna. Przypowieści Salomona są cudowne. To Bóg daje nam instrukcję, jak mamy postępować. Amen. I to jest najlepsza instrukcja. Kochani, jeżeli mówimy o zaufaniu Bogu, werset 5 mówi: zaufaj Panu z całego serca. Tak naprawdę ja wierzę, że ten cały rozdział i ta cała księga, przede wszystkim ten rozdział, mówi nam, jak mamy zaufać Bogu. Dlatego, że zaufanie Bogu, ja wierzę, że powinno to być bardzo praktyczna rzecz. Jak ufać Bogu? Amen? Jak mamy Mu ufać? Na czym polega, żeby ufać Bogu? I może zaczniemy sobie czytać od początku 3 rozdziału. Jest napisane: Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a Twoje serce niech przestrzega moich przekazań. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja chcę ufać Bogu, to ja będę pamiętał o Jego nauce i będę przestrzegał Jego przekazań. W taki sposób ja ufam Bogu, że ja przestrzegam Jego przekazań. Ja odnoszę się z bojaźnią do Jego nauki i żyję według Jego nauki. Dlatego, że On mówi mi, abym przestrzegał Jego nauki, abym przestrzegał Jego przekazań i ja Jemu ufam, bo wiem, że to jest dobre dla mnie. W taki sposób ufam Bogu, że Jego przekazania są dla mnie najważniejsze. Że to, co pisze w swoim słowie, jest najważniejsze i ja żyję według tego, ponieważ Jemu ufam. Amen. Ja żyję według tego, dlatego, że ja Jemu ufam, że to jest najlepsze dla mojego życia. Amen? To nie jest takie puste, o, ufam Ci Boże, ale żyję jak chcę. To nie na tym w ogóle polega. To nie na tym polega. Ja pokazuję moje zaufanie Jemu, dlatego, że przestrzegam Jego przekazań, że żyję całym sercem według Jego słowa.
wkładam całe serce, żeby żyć według Jego słowa. I to jest zaufanie Jemu. Amen? Bo one przedłużą Ci dni i lata życia oraz zapewnią Ci pokój. Kiedy będę przestrzegał Jego przekazań, ja pokazuję w ten sposób, że ufam Bogu, a On w ten sposób przedłuża moje dni życia. Amen? I zapewnia mi pokój. Kochani, w jaki sposób możemy chodzić w pokoju Bożym, jeżeli żyjemy według tego słowa? Chcemy więcej pokoju w naszym życiu, w naszym sercu? Żyjmy coraz bardziej według tego słowa. Amen? Kochani, niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Niech Ciebie nie opuszcza łaska i prawda. Kochani, zaufanie Bogu polega również na tym, że ja żyję w łasce i w prawdzie. Co to znaczy? Że ja przyjmuję Jego łaskę i ja okazuję tę łaskę innym ludziom. Ja okazuję tę łaskę innym ludziom. Zaufanie Bogu polega też na tym, że ja żyję w prawdzie. Wiem, że Pan Jezus jest prawdą, ale On również powołuje nas do życia w prawdzie. Jeżeli Jemu ufam, to tak naprawdę kłamstwo nie wychodzi z moich ust. Ufam Bogu, nie muszę kłamać. Ufam Bogu, nie chcę kłamać. Ufam Bogu, nawet jeżeli zrobię coś złego, coś nie tak i ponoszę konsekwencje, to wolę ponosić konsekwencje niż kłamać. Wolę, ponieważ ufam Bogu, że On wszystko wyprostuje. Ufam Bogu, że On mnie wyciągnie z tego, ale nie, kłamstwo nie jest drogą. Prawda jest drogą. Wiecie, to nie jest popularne w tym świecie. Ludzie dzisiaj wolą skłamać, żeby mieć święty spokój. Tutaj skłamię, tu powiem półprawdę, tu zakombinuję, tu jakoś obrócę kota do góry nogami, tak się mówi? Ogonem. Ale aby mi było dobrze. Ale Bóg mówi, żyj w prawdzie. Żyj w prawdzie. Wiecie, to dla ludzi, którzy są z zewnątrz, jest dziwne. Ja czasami coś zrobię nie tak. Jak walnę komuś prawdę, to ludzie tak patrzą na mnie. Skąd on się urwał? Ale wiecie co? I zauważyłem jedno. Że jeżeli nawet zrobisz coś nie tak i mówisz prawdę, ludzie zaczynają nabierać do ciebie szacunku. Pierwsi są w szoku, ale później zaczynają nabierać do ciebie szacunku. Bo to nie jest popularne w tym świecie. Ja chcę mówić prawdę, chcę żyć w prawdzie. Chcę, żeby moje życie było takie otwarte. Nie krętackie, proste, otwarte. Tak jak jest. Dlatego, że ja ufam Bogu. Dlatego, że ja ufam Bogu. Nie muszę kręcić. Nie muszę być żmijką. Mogę być otwarty i mogę żyć w prawdzie. Mogę mówić prawdę, tak jak jest, naprawdę. Czy zyskam, czy stracę, nie ma znaczenia. Ja chcę żyć w prawdzie. Amen. We wszystkim. Biblia mówi, zawiąż sobie ją na szyi. Wypisz ją na tablicy swojego serca. Zawiąż sobie na szyi. Wiecie, to są głębokie słowa. Niech ta prawda będzie widoczna. Wiecie, co się wiesza na szyi? Korale, łańcuszki. Coś, co nas upiększa. Niech prawda nas upiększa. Niech prawda nas upiększa. Niech z daleka będzie widać, to jest ktoś, kto chodzi w prawdzie. To jest ktoś, kto chodzi w łasce. To jest ktoś, kto przebacza innym bez problemu. To jest ktoś, kto nie obraża się na innych. On chodzi w łasce. On otrzymał łaskę i On daje łaskę. On poznał prawdę i On chodzi w prawdzie. Niech to będzie naszą ozdobą. Amen? Od początku do końca niech to będzie naszą ozdobą. I niech to będzie wyryte, jak napisane, niech to będzie wypisane na tablicach naszego serca. To znaczy ufać Bogu. Tak naprawdę to praktycznie znaczy ufać Bogu. Amen? Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Jak będziemy w tym żyć, będziemy mieli życzliwość.
u ludzi i u Boga. U Boga i u ludzi. Amen. Zaufaj Panu z całego swego serca. Werset 7 mówi: nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. Nie uważaj się sam za mądrego. Kochani, pokora jest kluczem do Bożego wywyższenia. Tak naprawdę pokora w naszym życiu pokazuje, że my ufamy Bogu. Ja nie muszę się przebijać łokciami w moim życiu. Ja mogę w pokorze zaufać Bogu. I to pokazuje, że ja Mu ufam. Moje pokorne serce, kiedy ja się uniżam przed Bogiem, przed ludźmi, tak naprawdę pokazuje, że ja ufam Bogu. Że ja polegam na Bogu. Że tak naprawdę uznaję Boga za tego, który jest wszystkim w moim życiu. Że moje życie tak naprawdę zależy od Niego. I cokolwiek się dzieje w moim życiu, zależy od Niego. Moje pokorne, uniżone serce pokazuje, że ja Jemu ufam. Amen. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. Bój się Pana. Wiecie, kiedy boimy się Pana, również pokazujemy przez to, że my Jemu ufamy. Mamy respekt do Niego. A ufamy Jemu, więc nie chcemy robić nic złego. Ufamy Jemu, więc nie musimy robić rzeczy, które się Jemu nie podobają. Wiecie, to jest zaufanie Bogu. Kiedy nie robię nic złego, kiedy ktoś mi coś zrobi złego, ja nie spłacam za złem. Kiedy ktoś źle o mnie mówi, ja nie mówię o nim źle. Dlaczego? Bo ja ufam Bogu. Bo ja ufam Bogu. Bo ja ufam Bogu. Czasami ktoś mówi o nas coś złego, a my chcemy się bronić. Wiecie co? Nie musimy się bronić. Ufamy Bogu, że On to wyprostuje. Ufamy Bogu, że On to wyprostuje. Nie walczymy o swoje. Wiecie, czasami ludzie tak walczą o swoje, że jedno i drugie jest zdruzgotane, zniszczone emocjonalnie. Nie musimy tego robić. Ufamy Bogu. Wiecie, w swoim życiu poznałem, jak niesamowitą rzeczą jest odpuścić. Nie walczyć, odpuścić, zostawić. Jak to jest niesamowite. Ufam Bogu. Nawet czasami stracę finansową, whatever. Ufam Bogu, bo On jest moim zaopatrzeniem. On mnie zaopatrzy. Tak naprawdę wszystko, co mam, i tak mam od Niego. I On wie, ile mi potrzeba. Czasami jak stracę, whatever. Whatever. Bóg jest moim zaopatrzeniem. Wiecie, nie musimy walczyć o wszystko. Nie musimy walczyć o wszystko. Ufajmy Bogu. Bóg chce, żebyśmy Jemu ufali. Bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie Twojemu ciału i odświeży Twoje kości. To wyjdzie na zdrowie Twojemu ciału. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. Czcij Pana darami ze swojego mienia. Wiecie, niesamowite słowo. Bóg chce, żebyśmy Go czcili. Kiedy my Go czcimy darami ze swojego mienia, tak naprawdę my Mu ufamy. Pokazujemy przez to, że my Jemu ufamy. To znaczy czcij Boga darami ze swojego mienia. Jakie mamy mienie? Jakie mamy mienie? Finanse. To, co posiadamy na przykład. A masz samochód. To jest Twoje mienie, prawda? Należy do Ciebie. I służysz tym samochodem innym. Ktoś potrzebuje, żeby go podwieźć. Ktoś potrzebuje, żeby go zawieźć do szpitala, do lekarza. Whatever.
Czcisz Pana, ponieważ swoim mieniem bierzesz to mienie i używasz go, aby błogosławić innych ludzi. Swoim domem. Wiecie, niedawno Mike miał dwie osoby w swoim domu. I styl, nie wiem, chyba ma jedną. Wiecie, to jest niesamowite dla mnie, że przyjmujesz obcych ludzi do swojego domu i dajesz mu dach nad głową. To jest dla mnie niesamowite. Mając żonę, małe dziecko, bierzesz dwóch ludzi, którzy są w głębokich problemach i dajesz i oni korzystają z twojego domu. Dla mnie to jest niesamowite. To jest cudowne. To jest to, co jest napisane w tym słowie. To jest dla mnie zachęcenie. To jest czczenie Boga swoim imieniem. Kiedy ty przyjmujesz kogoś do domu, ktoś to potrzebuje. Amen? Cokolwiek masz, możesz tym czcić Boga. Może nie masz samochodu, może masz hulajnogę, możesz kogoś na hulajnodze podwieźć. Na plecy i już żartuję. Ale każdy ma z nas jakieś mienie. Niech to mienie służy Bogu. Bądźmy gościnni dla innych ludzi. Gościnność jest tak naprawdę służeniem Bogu swoim mieniem. Prawda? Masz swój dom, ale otwierasz go i chcesz być gościnny dla ludzi. Służysz tym Bogu. Pokazujesz, że Mu ufasz, ponieważ tak pisze Jego Słowo. I ty żyjesz według tego Słowa. I to jest cudowne. Służyć Bogu swoim imieniem. Cokolwiek masz, staraj się służyć tym Bogu. Bo to nie jest tylko dla ciebie. To jest po to, żeby służyć tym Bogu. Amen? Masz może malutkie mieszkanko. Nieważne. Możesz przynajmniej jedną osobę zawsze ugościć. Tak jest? Jak masz duży dom, tak jak Gula, ona 50 ludzi zaprasza. Jest okej. Okay. Ale masz malutkie? Zaproś jedną osobę. I bądź dla niej błogosławieństwem. Zaproś kogoś, kogo nikt nie chce zapraszać. I ugość go. Bądź dla niego gościnny. Zaproś kogoś, kogo nie lubisz. Może ktoś ci depcze po piętach, a ty go zaproś i zrób taki obled dla niego, jakiego jeszcze nigdy nie zrobiłeś. Amen? Zrób ucztę weselną w swoim domu dla tej jednej osoby. Wiecie, zawsze możemy służyć Bogu swoim imieniem. Jeżeli naprawdę chcemy, znajdziemy sposoby. Amen? Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. Wiecie, my nie jesteśmy rolnikami, nie mamy takich plonów, ale wiecie, każdy z nas pracuje i mamy pieniądze, prawda? Wiecie, tu jest napisane, czcij Pana z pierwocin. Ja wierzę, że taką ważną rzeczą jest, że kiedy dostajesz czek, odłóż na początku dla Boga. Ja nie mówię ci ile. Odłóż według swojego serca, żeby to było cenne dla ciebie. Żeby to nie było, wiecie, tam ostatnie tam $2, czy wydasz na kawę, czy dasz Bogu, a to dam Bogu. To w ogóle nie o to chodzi. Ale daj coś, co jest ważne dla ciebie. Złóż Bogu na ofiarę coś, co jest ważne dla ciebie. I wiecie co? Niech to będzie nie to, co ci zbywa z miesiąca, ale to, co jest na samym początku. Wiecie, to pokazuje, że ty Bogu ufasz. Jeżeli ty Bogu ofiarujesz coś, co naprawdę jest ważne dla ciebie, coś, co ma znaczenie dla Boga, dla ciebie, przez to czcisz Boga i pokazujesz, że ty Jemu ufasz. Amen? Że ty Jemu ufasz, że On jest twoim zaopatrzeniem. Amen? I wiesz, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy w naszym życiu. Że my dajemy, bo my ufamy. Amen? My dajemy, bo kochamy Boga. My dajemy, bo Jego Słowo nas tego uczy. Amen? Kochani, i będą. Ja wierzę, że kiedy tak żyjemy, ja wierzę w to, że nasze stodoły będą wypełnione ponad miarę. I twoje prasy opływać będą w morz. I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę. Kochanie, ja wierzę w taki rodzaj Bożego zaopatrzenia. Ja wierzę, że kiedy my naprawdę dajemy z naszego serca i żyjemy w bojaźni Bożej, Bóg nas zaopatruje więcej niż nam jest potrzeba. Amen. Ja w to wierzę. Wierzę w to.
Nie mówię, że jeżeli dasz 1000 dolarów, Bóg da ci 10. Nie, nie, nie. Nie, nic w tym rodzaju. Ale jeżeli będziemy mu dawać takim radosnym sercem, że ja daję mojemu Panu, Bóg będzie to błogosławił. Amen. Ja wierzę, że to jest klucz do Bożego błogosławieństwa. My dajemy z radosnego serca. Jest napisane, że radosnego dawcę w oryginale Bóg miłuje. U nas jest napisane ochotnego dawcę. W greckim jest napisane radosnego dawcę. Ale to ma jedno z drugim, to się tak wiąże. Jestem ochotny i jestem radosny. I Bóg to błogosławi. I Bóg mnie przez to błogosławi. Amen. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na Jego ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. Kochani, zaufanie Bogu również wyrażamy przez to, że nie buntujemy się, kiedy Bóg nas wychowuje. Nie tupiemy nogami, nie krzyczymy, nie buntujemy się, ale ufamy Mu, że to jest dla nas dobre. Boże, Ty mnie doświadczasz, Boże, Ty mnie kształtujesz, to nie jest dla mnie wygodne, ale ja nie będę narzekał, ja nie będę biadolił, ale ja w cichości ufam Tobie i wierzę, że to jest dobre dla mnie. Ja w cichości ufam Tobie i wierzę, że to jest dla mnie dobre. Amen. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość. Mąż, który nabrał rozumu. Gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Kochani, ufać Bogu to jest również zdobywać Jego mądrość. Skoncentrować się w swoim życiu, aby tak naprawdę wzrastać w Jego mądrości. Kochani, mamy zawsze wybór. Albo będziemy żyć według mądrości tego świata, albo będziemy się koncentrować na Bożej mądrości, która jest zapisana w Bożym Słowie. Jeżeli to Słowo będzie instrukcją dla naszego życia, będziemy widzieć Boże błogosławieństwo więcej i więcej. Jeżeli będziemy korzystać z mądrości tego świata, ja wierzę, że będziemy przede wszystkim niezadowoleni, sfrustrowani. Zawsze coś będzie brakowało w naszym sercu. Bo ja wierzę, że Bóg nas tak zbudował, żebyśmy tak naprawdę całym sercem ufali Jemu. Amen. Wzrastajmy w Jego mądrości. Błogosławiony jest człowiek, który znalazł mądrość, który nabrał tej mądrości, który nabrał Bożego rozumu. Amen. Jest napisane, że ta mądrość Boża jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównują jej wartości. Wiecie, co Bóg pisze? Żadne klejnoty nie dorównują jej wartości. Czasami tak myślimy, marzymy, żeby w totolotka wygrać. Tu nie jest totolotek, tu jest coś innego. Jak to się nazywa? Max tam. Ale wiecie co? Boże Słowo pisze, że Jego mądrość jest więcej warta niż te skarby i klejnoty. Jego mądrość tak naprawdę jest więcej warta. Amen. W jej prawicy jest długie życie, a w jej lewicy bogactwo i chwała. Jego drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Boża mądrość zawsze wiedzie do pokoju. Jest dla nas rozkoszą. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. Wiecie, tak naprawdę pieniądze nie dają nam szczęścia. Jest takie przysłowie. Dobrze je mieć. Ale tak naprawdę, ja kiedyś słuchałem programu o ludziach, którzy wygrali większe pieniądze, duże pieniądze. Prawie wszyscy tak naprawdę po paru latach są nieszczęśliwi. Pieniądze się rozeszły. Nie wiedzą, jak dalej żyć bez tych pieniędzy. Większość z nich, ponad 90% to są ludzie, którzy są później bardzo nieszczęśliwi.
Kochani, ale kiedy naprawdę nabieramy Bożej mądrości i żyjemy w tej mądrości, jest, Biblia pisze, i trzymamy się tej mądrości, ci ludzie są później uważani za szczęśliwi. Biją radością, biją szczęściem, są spełnieni. Amen? Kochani, ja wierzę, że tak jest. Im więcej tak naprawdę żyjemy, nabieramy Bożej mądrości i żyjemy w tej mądrości, jesteśmy coraz bardziej tacy spokojni, szczęśliwi, spełnieni. Amen? Jest napisane, że Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Dzięki Jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami. Werset 21. Wierzę, że bardzo ważny werset. Synu mój, zachowaj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu. Synu mój, zachowaj przezorność i roztropność i nie spuszczaj ich z oczu. Wiecie, to jest werset, którego ja uczyłem się wiele lat w moim życiu. Już jako nowonarodzone stworzenie nie byłem roztropny przez wiele lat i nie byłem rozsądny przez wiele lat. Dlatego przeżywałem różne problemy. Ale Bóg mnie nauczył w końcu, abym nabrał przezorności i roztropności. Abym był przezorny i roztropny. I dalej się tego uczę. I wierzę, że my wszyscy musimy się tego uczyć. I przez to, że tego się uczymy, tak naprawdę pokazujemy, że my ufamy Bogu. Ufamy Jego Słowu. Bo On mówi, żebym był roztropny. Bo On mówi, żebym był przezorny. Amen. Ja miałem sytuację w swoim życiu, że dochodziłem do granicy, na przykład granicy finansowej, i płaciłem za to dużą cenę. I płaciłem za to ogromną cenę. I moja cała rodzina płaciła za to cenę. Dlatego, że nie słuchałem Boga, który mówi, żebym był roztropny i przezorny. Amen? My, chrześcijanie, mamy taką skłonność, a Bóg i tak nam da. Wiecie, Bóg... I przychodzi sytuacja, że Bóg nam nie daje. Dlaczego? Ponieważ On mówi, bądź przezorny i roztropny. Żyj mądrze. Żyj mądrze. Co to znaczy być przezorny? Przezorny i roztropny jest to, że ty myślisz w taki Boży sposób o przyszłości. A co będzie, kiedy jutro stracisz pracę? A co będzie, kiedy nie będziesz miał pracy przez miesiąc? Przez dwa miesiące? Czy ty dzisiaj, kiedy jest czas obfitości, myślisz o tym? Kochani, ja pamiętam, kiedy Robert stracił pracę i nie miał tej pracy ponad rok czasu. Ponad rok czasu. I wiecie co? Radził sobie. Dlaczego? Bo on jest roztropny. Ja widzę w nim roztropność. Ja też chcę tak żyć. Ja chcę być roztropny. Ja chcę być przezorny. Ja nie chcę być głupi w zarządzaniu tym, co Bóg mi daje. Amen? Dlaczego? Bo Bóg o tym mi pisze w Słowie. Kochani, będą one życiem Twojej duszy i ozdobą Twojej szyi. Roztropność jest ozdobą. Jest ozdobą. To jest cudowne, jak Boży ludzie chodzą w roztropności, w takiej mądrości. Nie są pochopni swoim działaniu. Są wyważeni. Przez to pokazują, że ufają Bogu. Amen. Kochani, może przerwiemy w tym momencie. Jak tak naprawdę żyć w takim zaufaniu Bogu? Jedno jest pewne. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie. Bez relacji z Bogiem nie jesteśmy w stanie. Relacja z Nim tak naprawdę jest, daje nam siłę do tego, żeby tak żyć. Kochani, jest jeden werset. W psalmie 91, cudowny psalm,
Może otworzymy go na chwileczkę. Psalm 91. I pierwsze wersety tego psalmu mówią tak. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Kto przebywa pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, ten mówi. Co tu jest napisane? Kto przebywa pod osłoną i kto przebywa w cieniu Wszechmogącego. Co to znaczy przebywać w cieniu Wszechmogącego? Ja wierzę osobiście, że to oznacza żyć blisko Niego. Żyć blisko Niego. Żyć blisko Niego. Wiecie, kiedy idziesz drogą, widzisz swój cień. I ktoś może przebywać w tym cieniu. Ja wierzę, kiedy my żyjemy blisko Boga i chodzimy razem z Bogiem. Jak najbliżej Jego. Jak najbliżej nasze serce jest Jego. To żyjemy w cieniu Wszechmogącego. I kiedy żyjemy w tej bliskiej obecności, wtedy mówimy, ucieczka moja i twierdza moja, Boże mój, któremu ufam. Kochani, powiem wam, w moim życiu czasami jest tak, że moje zaufanie bardzo niknie, jest takie małe, słabe. Ale wiem jedno, zawsze, kiedy przychodzę do Boga, w modlitwie czy w uwielbieniu, moje zaufanie rośnie. Moje zaufanie rośnie. Wiecie, nawet parę dni temu miałem taki ciężki dzień. I wiecie, wziąłem gitarę i poszedłem uwielbiać Boga. Po paru minutach moje zaufanie sięgało aż do nieba. Wiedziałem, jak ono rośnie, jak Bóg odnawia to zaufanie. I wiecie, jak mogłem na nowo radować się Bogiem, jak mogłem na nowo cieszyć się Bogiem, jak rzeczy, które obiecał na nowo, były pewnością w moim życiu. Stały się na nowo pewnością w moim życiu. Ale nie dzieje się to inaczej, jak przez naszą relację z Bogiem. Jak to, że my naprawdę przychodzimy do Niego i jesteśmy z Nim. To ożywia nasze zaufanie Jemu. To ożywia chęć, żeby żyć według tego Słowa. To daje nam taki zapał, to daje nam taką pewność, że wiem, że wszystko będzie dobrze w moim życiu. Że każdą obietnicę, którą On dał dla mojego życia, że ona się spełni. Ja wiem. Dlaczego? Ponieważ On wlewa to zaufanie w moje serce. Ponieważ On ożywia to w moim sercu. Amen? Bez Niego nic nie możemy, ale z Nim wszystko możemy. Amen? Ja ufam mojemu Panu. Ja ufam. I On ożywia to zaufanie w moim sercu. I nie chcę żyć inaczej. Chcę żyć ufając Jemu. Każdego dnia więcej i więcej i więcej. I wiem, że to jest możliwe. Ponieważ On jest ze mną, On jest blisko mnie. Amen. Amen.